Na 1 września pociąg pancerny Śmiał stanął na bocznicy, na której załoga pobierała węgiel i wodę. Był tam już drugi pociąg pancerny Pińczyk. W tym czasie 8 tysięcy kawalerzystów Wołyńskiej Brygady Kawalerii zajęło stanowisko ogromne w rejonie Przymocza. Pociąg pancerny Jakub Sikiel walczy, które określa się dowódca pociągu pancernego kapitan Majdanek połączył się z dowódcą Wołyńskiej z Brygady Kawalerii, pułkownikiem Julianem Filipowiczem. Składamy dumę o gotowości do wojny. Choć jeszcze nikt ani czynowania, ani załoga pociągu pancernego nie zdawała tej sprawy, jak ciężki, jak twarzy bój ich czeka. Kapitan Magnowski meldował. Panie pułkownik, znajduje się kapitan Malinowski. Tak jest, jest. Jedziemy wodę i węgiel na stacji Sienkowice. Tak jest, jest. O godzinie 3 rozpoczyna patrol bojowy. Na linii nie idzie opłowód. Tak jest, jest. Czołem, czołem. Pociąg pancerny Śmiał. To była forteca na szynach, chociaż wydawałoby się, że tak łatwo go zniszczyć, rozkręcając szyny albo wysadzając. To nie było takie proste. Pociąg, lokomotywa ciążąca opancerzone wagony artyleryjskie, szturmowy, desantowy był dobrze chroniony. Z przodu na specjalnej platformie jechał przodu Renault SP.